Wiele ośrodków na świecie prowadzi badania nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi. Jednocześnie wiele ośrodków naukowych prowadzi poszukiwania substancji naturalnych wykazujących własności chemopreventywne. W pracowni fizykochemicznych podstaw technologii chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w pracowni mikroskopii konfokalnej w Instytucie Leków prowadzimy badania nad tego typu substancjami od kilku lat. Nie jesteśmy pionierami w zakresie badań nad związkami, o których mówię, z izotiocyanianami. Istnieje szereg prac, które ukazują się w literaturze światowej, dotyczących badania tej grupy związków. Niemniej jednak nie są to jakieś badania usystematyzowane. Poza tym rozległość zagadnień związanych z różnymi rodzajami nowotworów jest tak duża, że dla nas również znajduje się luka, do której mogliśmy się wbudować ze swoimi badaniami. Profilaktyka to inaczej prewencja. Najważniejszym elementem prewencji chorób nowotworowych jest chemoprewencja. Chemoprewencja nowotworów z definicji to stosowanie nietoksycznych dla organizmu substancji żywieniowych, będących składnikami diety bądź roślinnymi substancjami farmakologicznymi w celu zatrzymania bądź regresji powstawania komórek nowotworowych na etapie inicjacji i progresji raka. Pierwsze zastosowania substancji chemopreventywnych notowane były w medycynie ludowej. W latach 50. XX wieku rozpoczęto badania, w których postanowiono wykorzystać wiedzę zdobytą podczas badania procesu kancerogenezy w celu jej zatrzymania. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia po raz pierwszy świadomie zastosowano nietoksyczne, naturalne substancje żywieniowe w celu zapobiegania nowotworom. W roku 1976 Michael Sporn po raz pierwszy użył terminu chemoprewencja. W roku 1995 odbył się pierwszy światowy kongres poświęcony naturalnym substancjom chemopreventywnym z warzyw i owoców, a pod koniec lat 90. XX wieku powołano do życia Międzynarodowe Towarzystwo Chemoprewencji Raka. Jak widać, ta gałąź nauki rozwija się od niedawna i pomimo ogromnych funduszy wyłożonych głównie w krajach wysoko rozwiniętych na te badania i pomimo ogromnego postępu, jaki już dokonał się w tej dziedzinie badań, wciąż jeszcze wiemy zbyt mało, aby mówić o sukcesie w tej dziedzinie badań. Aby do tego doszło, konieczne jest po pierwsze lepsze rozpoznanie mechanizmu sterującego procesem kancerogenezy, rozpoznanie zagrożenia, czyli potencjalnych kancerogenów, poznanie mechanizmu działania substancji chemopreventywnych, a co za tym idzie, poszukiwanie coraz skuteczniejszych substancji chemopreventywnych i należy szukać takich substancji, które będą wykazywały jak najmniej działań niepożądanych. I bardzo dobrymi kandydatami są to substancje występujące naturalnie w warzywach, jak i w owocach. Chemoprewencja jest zjawiskiem złożonym. Istnieje kilka mechanizmów chemoprewencji. Główne z nich to bezpośrednie unieszkodliwianie kancerogenu i tak działają zmiatacze wolnych rodników, ochrona komórki przed kancerogenem poprzez wzmocnienie aktywności enzymów przeciwutleniających, zmniejszenie siły proliferacji komórek nowotworowych, odtwarzanie procesu apoptozy w komórkach, w których szlak ten jest zaburzony, hamowanie rozwoju naczyń krwionośnych wokół guza, czyli procesu angiogenezy oraz zmniejszanie uszkodzeń DNA poprzez hamowanie aktywności cytochromowych enzymów pierwszej fazy odtruwania bądź wzmocnienie aktywności enzymów drugiej fazy. I tak działają izotiocyaniany, czyli substancje przez nas badane. Jak już wspomniałam, aby osiągnąć sukces w poszukiwaniu idealnego, dobrego związku chemopreventywnego, należy wniknąć w głąb procesu, który chcemy zatrzymać, czyli w głąb procesu kancerogenezy. Kancerogeneza jest wieloetapowym procesem, przebiegającym od początkowej ekspozycji na kancerogen aż do uzłośliwienia się nowotworu i proces ten trwa wiele lat, od kilku aż do kilkudziesięciu lat. Pierwszym etapem jest etap inicjacji, w którym następuje ekspozycja na czynniki kancerogenne, w wyniku czego powstają mutacje.
cały proces rozpoczyna się w momencie powstania pierwszej mutacji w tak zwanym torze mutacyjnym komórki. I jeżeli komórka ma odziedziczoną już tą pierwszą mutację, wtedy czas potrzebny do transformacji komórki do nowotworowej jest bardzo wydatnie skrócony, nawet do kilku lat. Kolejne mutacje powstające w tej komórce są wynikiem bądź powstania pierwszej mutacji, bądź wynikiem dalszej ekspozycji na czynniki kancerogenne. W kolejnym etapie, w etapie promocji, komórki nabywają zdolności do migracji, następuje powstawanie coraz większej ilości mutacji, powstają subklony komórek nowotworowych i niektóre z tych subklonów giną, pozostają przy życiu tylko te subklony, w których pobudzona jest aktywność genów odpowiadających za zwiększoną proliferację, czyli zwiększoną ilość podziałów, jak i zdolności do migracji. Na etapie progresji nowotworu komórki tracą już niektóre cząsteczki adhezyjne, nabywają zdolności do przerzutowania, następuje dalsza selekcja mutacji w tych komórkach, komórki odżywiane są już przez własne naczynia krwionośne. Do rozwoju nowotworów prowadzi wiele czynników. Najważniejsze z nich to czynniki genetyczne. Czynniki genetyczne są odpowiedzialne, szacuje się, że za około 15% wszystkich nowotworów w populacji ludzkiej, z czego 13% szacuje się, że jest spowodowanych mutacjami w genach z rodziny BRCA. Zarówno jeden, jak i dwa, i są one odpowiedzialne za rodzinne zespoły nowotworów piersi i jajnika. I takimi komórkami, z takimi mutacjami my zajmujemy się w naszym badaniu. Oprócz czynników genetycznych, ponieważ sam czynnik genetyczny nie jest wystarczający do powstania, do rozpoczęcia procesu nowotworzenia, muszą zajść też inne elementy. I najgroźniejszymi kancerogenami są zanieczyszczenie środowiska, a głównie dym papierosowy, produkty spalania paliw kopalnych, czyli wszystko to, co wydostaje się do atmosfery z środków transportu czy z różnych elektrociepłowni, metale ciężkie, pestycydy i wiele, wiele innych środków. Kolejnym czynnikiem prowadzącym do rozwoju nowotworu jest dieta, a w szczególności błędy dietetyczne. A szczególnie nadmierna ilość alkoholu, nadmierna ilość tłuszczów w diecie, przy zbyt małej ilości błonnika i przy niedostatecznej ilości antyoksydantów. Ponieważ w procesie biotransformacji alkoholu i tłuszczy powstaje ogromna ilość wolnych rodników, które, jeżeli jest zbyt mała ilość błonnika, to wtedy ta treść pokarmowa pozostaje dłużej w organizmie, nie jest wydalana i organizm jest dłużej eksponowany na te czynniki, a jeżeli jest niedostateczna ilość antyoksydantów w diecie przy tym, wtedy te wolne rodniki powstające w procesie biotransformacji alkoholu i tłuszczy nie są niczym równoważone. Kolejną grupą czynników są czynniki biologiczne, wirusy. Wirus HIV, wirus zapalenia wątroby typu C, wirus Epstein-Barra czy wirus papiloma. I ostatnia grupa jest to grupa promieniowanie rentgenowskie, odpady promieniotwórcze i promieniowanie ultrafioletowe, którego coraz większa ilość dociera do nas ze względu na zmniejszenie warstwy ozonowej, które jest efektem zwiększonego zanieczyszczenia środowiska. Prokancerogeny są to takie substancje, które po dostaniu się do organizmu dopiero wtedy nabywają zdolności inicjacji procesu nowotworowego i stają się kancerogenami. Czynniki chemiczne prowadzące do rozwoju nowotworu właśnie nazywamy kancerogenami i ze względu na budowę chemiczną dzielimy je na nieorganiczne, organiczne, substancje złożone i związki naturalne. Te wszystkie substancje nazywane są ksenobiotykami. Ksenobiotyki po dostaniu się do organizmu przechodzą szereg różnych przemian biochemicznych i chemicznych, nazywanych biotransformacją. Biotransformacja ksenobiotyków zachodzi przy udziale enzymów w szeregu organów, głównie w wątrobie. Ksenobiotyk po dostaniu się do organizmu poddawany jest działaniu enzymów pierwszej fazy detoksykacji, następuje jego utlenienie, redukcja bądź hydroliza, i następnie metabolit tej pierwszej fazy poddawany jest działaniu enzymów drugiej fazy i powstają sprzężone metabolity. W efekcie lipofilowy ksenobiotyk po całym przejściu całego szeregu reakcji staje się hydrofilowym metabolitem.
Pierwsza faza metabolizmu nazywana jest inaczej fazą aktywacji, ponieważ tu dochodzi do zmiany aktywności biologicznej ksenobiotyku poprzez reakcje enzymatyczne. W wyniku tych reakcji ksenobiotyki stają się bardziej polarne, co z jednej strony ułatwia ich wydalanie, ponieważ są bardziej rozpuszczalne w wodzie, jednak z drugiej strony następuje wzrost reaktywności i wzmożenie toksyczności tych metabolitów i te metabolity pierwszej fazy są bardziej reaktywne, w związku z tym mogą oddziaływać z cząsteczkami biologicznymi w komórce, takimi jak DNA czy białka, w ten sposób unieczynniając te cząsteczki. Dlatego tak ważna jest druga faza metabolizmu, w której dochodzi do rzeczywistych procesów detoksykacji substancji obcych. Druga faza umożliwia rzeczywiste wydalenie związków. Konieczna jest obecność aktywnej formy związku ksenobiotyku oraz aktywnej formy enzymu przenoszącej ten związek na akceptor endogenny, a endogennymi akceptorami są kwas glukuronowy, kwas siarkowy, glutation, aminokwasy endogenne. Z tego względu druga faza nazywana jest fazą sprzęgania, ale w drugiej fazie zachodzą jeszcze inne reakcje, takie jak acetylacja, metylacja czy tworzenie tiocyanianów. W tej drugiej fazie metabolizmu bierze udział szereg enzymów nazywanych enzymami drugiej fazy. Najważniejsze z nich to transferazy glutationowe, reduktaza chinonowa zależna od NADPH, hydrolazy epoksydowe, UDP glukuronylotransferaza, reduktaza aldehydowa i szereg innych enzymów. Transferazy S-glutationowe, jak już wspomniałam, są jednymi z najważniejszych enzymów drugiej fazy detoksykacji. Jest to rodzina enzymów wielofunkcyjnych, której główną aktywnością jest tworzenie koniugatów z glutationem, zarówno związków endogennych, jak i ksenobiotyków. Występują we wszystkich organizmach w postaci bardzo wielu izoenzymów i tak u człowieka odkryto w cytozolu 7 klas, w macierzy mitochondrialnej 1 i we frakcji mikrozomalnej 5. Każda z tych izoform tego enzymu charakteryzuje się nieco inną specyficznością substratową. Z tego względu oznaczanie totalnej aktywności transferaz glutationowych jest praktycznie w tej chwili niemożliwe, ponieważ substrat, jeżeli badamy aktywność, substrat to nie do końca zawsze będzie specyficzny dla wszystkich enzymów. Zawsze któraś z tych form izoenzymów nie zostanie jej aktywność oznaczona. Dlatego też w badaniach oznacza się aktywność reduktazy chinonowej, która jest uznawana za swoisty biomarker drugiej fazy detoksykacji. Jest ona flawoproteiną, która jest bardzo szeroko rozpowszechniona w organizmie i katalizuje bardzo ważną reakcję dwuprotonowej redukcji chinonów. Chinony są jednymi z najbardziej toksycznych metabolitów pierwszej fazy metabolizmu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są silnymi kancerogenami. Enzym ten ma szeroką specyficzność względem hydrofobowych chinonów i aktywność tego enzymu wzrasta nawet 12 razy po ekspozycji na czynniki kancerogenne. I z tych wszystkich względów reduktaza chinonowa uznawana jest jako biomarker i jej aktywność oznaczając aktywność całej drugiej fazy detoksykacji. Inną cząsteczką, bardzo ważną w drugiej fazie metabolizmu ksenobiotyków, jest glutation. Glutation jest trójpeptydem, który występuje we wszystkich tkankach. Zbudowany jest z trzech aminokwasów. Najważniejszym aminokwasem jest cysteina, a zwłaszcza jej grupa sulfhydrylowa, która bierze udział w reakcji koniugacji z ksenobiotykiem. Glutation spełnia wiele funkcji metabolicznych. Bierze udział w podniesieniu odporności organizmu, w eliminacji toksyn, w eliminacji kancerogenów, w antyoksydacyjnej ochronie komórek, w ochronie przeciwko promieniowaniu jonizującemu, w syntezie i naprawie DNA, w syntezie białek, w syntezie prostaglandyn, w syntezie leukotrienów, w transporcie aminokwasów i w aktywacji i regulacji enzymów. Jak widać, jest to bardzo ważna cząsteczka. Grupą związków o charakterze hemopreventywnych, którą zajmujemy się i którą badamy, są izotiocyaniany. Izotiocyaniany występują w postaci glukozynolatów, czyli połączeń izotiocyanianów z cukrami ogólnie. Glukozynolaty występują w komórkach roślinnych, głównie w komórkach warzyw. W innych komórkach tych samych roślin występuje enzym tioglukozydaza, nazywany myrozynazą. Podczas mechanicznego niszczenia tkanki roślinnej, na przykład w procesie przeżuwania, następuje połączenie enzymu z substratem, enzymatyczna hydroliza glukozynolatów
i w zależności od tego, jakie są warunki reakcji, powstają bądź izotiocyaniany, bądź tiocyaniany, bądź nitryle, bądź szereg innych związków. Przykładem wydzielania konkretnego glukozynolatu, z konkretnego glukozynolatu konkretnego izotiocyanianu jest wydzielanie sulforafanu z glukozynolatu glukoerucyny. Glukoerucyna w warunkach utleniających, w odpowiednich warunkach termicznych przechodzi w glukorafaninę, która pod wpływem enzymu myrozynazy w odpowiednich warunkach pH daje nam izotiocyanian sulforafan. Glukozynolaty występują w szeregu warzyw, głównie w brokułach, a szczególnie w kiełkach tych roślin, w kalafiorze, w brukselce, w chrzanie pospolitym, w rzodkiewce, w rzodkwi zwyczajnej, w gorczycy i w szeregu odmian kapust. Wszystkie te rośliny są to rośliny z rodziny krzyżowych. Izotiocyaniany są bardzo ważnymi substancjami chemopreventywnymi, ponieważ hamują aktywność enzymów pierwszej fazy detoksykacji, indukują aktywność enzymów drugiej fazy detoksykacji, indukują apoptozę, pośrednio działają antyoksydacyjnie i, co udowodniono, hamują formowanie guzów nowotworowych indukowanych chemicznie u myszy.